Tutaj właśnie mamy królową. Ona ma większy odwłok, jest większa i dłużej żyje, aż do 5 lat. Dzień pszczoły. No, dla nas to jest jak gdyby bardzo ważne, bo koncentrujemy się edukacyjnie. Uświadamiamy ludzi, czym jest tak naprawdę pszczoła, co nam daje, jakie są plusy posiadania w ogóle pszczół, ale nie tylko pszczoła miodna, bo uważam, że powinniśmy dbać o dzikie owady zapylające, a ich jest ponad 470 gatunków. Pszczoła miodna dużo zapyla i dużo nam daje, bo produkuje miód, daje nam pyłek, kit pszczeli, pierzgę, wosk wytwarza, ale dzikie owady zapylające nie mają swojego opiekuna. Zapylają bardzo dużo owoców, roślin i naprawdę mamy dużo, no tylko im zawdzięczamy te jedzenie, tak? Więc no niestety bez pszczół wyginiemy, niestety. Uczmienie jest też tak fajna taka ciekawostka, że ćmiel jako samiec jest samowystarczalny. Moje dzieci zrobiły takie bomby siewne i porozrzucały babci na ogródku, a babcia w ogródku miała bardzo idealnie. Czyli żaden chwast nie rósł tam. No i tam wybuchło po prostu pełno tych kwiatów i naprawdę tyle ćmieli przyleciało, miesiarki, jakieś inne owady dzikie, więc było naprawdę wielki boom. No i było pięknie, jak dla mnie. Jeśli ma się swój ogródek, to zostawić taki gąszcz, taki dziki gąszcz, tam nic nie robimy, nie kosimy i zobaczyć, co tam przyleci i co tam zamieszka. To jest naprawdę bardzo ekscytujące. No i warto.